Siemaneczko kochani, czwarta rano. Chciałem nakręcić normalne powitanie, ale po prostu dosłownie 2 km od chałupy ściągnęła mnie policja, rutynowa kontrola, wszystko jak należy. I okej. Okay. Jedziemy po przemysł. Kochani, co, ekipa się powiększa. Jest Paweł, tutaj ten, i jest Przemek. Siema, no. No i czekamy na Ancymona przewodniego Grzegorza. Gdzieś tu podobno jest, tylko gdzie on jest, to ja, no nie wiem. No. Patrzę. Ty Grzegorzu, ale ciebie to żona z domu wygoniła, czy co? Jest Grzegorz. Się ubieramy, Grzesiu już jest gotowy. Ja jestem gotowy. Tutaj Paweł uskutecznia pasty cnoty, jakie tam, jakieś tam inne. Zobaczcie, no takiego pasetetu tutaj nie widziałem. No. Pas transportowy, nie wiem od czego. I do tego będzie przywiązywane do moje te wodnogi. No. Jest gotowy. No. Gotowy jesteś, tak? Dobra, i tu patrzcie. F300 Gold. Nówka sztuka, jaki opiekny. Ja nie śmigany jest. Nie śmigan. Dziewiczy nam naprawdę. No, dobra, a my lądujemy, zaraz idziemy. Tutaj jest taki fajny mostek. Zobaczymy, co się będzie działo. No i czekamy na Marcina z kanału tam. Racja, kochani, zobaczcie, no gołym okiem podkładek leży. Po prostu wow. A tu Przemek zalicza pierwsze rzuty magnesem. O, zobacz, ile masz już tego towaru. No gościu, pokaż to. Co tam masz? Gwoździe, ale zawsze coś, prawda? No, coś tam będzie, uciłamy. Uciłamy. Nie, no ale po prostu ten podkładek, no, nasz ulubiony mój Igrzyszka już jest. Mega. Normalnie na oko. Wow, coś niesamowitego. I zobaczcie, teraz wiertło na oko znalazłem. Ja pierdzielę. Tutaj towaru to może być. A lampka do roweru, ty, ale tam masz ile gruzu jeszcze, zobacz. Jeszcze jakieś śrubki. A weź przybliż, coś tutaj pokaż. A jest śruba kolejowa, gwoździe. Gwoździe, śruba, no. Nie wiem. F300 Gold umie wychwycić. Nie ma to tam. Śruba za śrubą, wspaniałe miejsce. Rewelacja. A ja co mam? Zobaczcie, ja tak sobie turlam mojego Fafika, pozdro kapsel. High five. A tu mam jakieś o meteoryty. Taki skobel w postaci zardzewiałej. No i kapsel jest obok. No i trochę gruzu. Patrzę, co tu mam, a tu jest, o, już widzę, co tu się piło, niestety. Ciągnę jakiegoś zawiasa, chyba prawdopodobnie zawias, tak, jest zawias. No i tutaj coś jeszcze innego jest. A zobaczcie, jaka fajna to jest sprawa. Człowiek sobie w ciszy, spokoju, przy szumie wody, zbiera złą. Rewelacja. No, czyli złom się zbiera. Jest tutaj trochę złomu. Kapselki zbierały. Oj, ciągle coś jest. To jest. Trochę wolno jak magazynek, ale to jest ten, coś metalowego, tak? Metalowy jakiś film. A ja tu mam żletę, proszę państwa, zobaczcie. Coś metalowego. Coś od czegoś. Śrubka. Od razu. Jest, co się dzieje. A ja mam mieliznę, gwoździki dwa. Jest tutaj czysto, powiedzmy, a tu właśnie mam kawałek pręta z jakimś tam gruzem znowu. Nakrętka kolejowa. Kolejne elementy wyłożą. Tu mam jakąś śrubkę, pręciki, ale nic takiego konkretnego. Chyba zmienimy miejscówkę. Paweł sobie przygląda się kamieniom magnetycznym i łowi tą belką, którą ledwo co zarobiłem. Czesze, można powiedzieć. A zobacz, ile masz mułu w koło jej. Jejku. No, jest tego gruzu. No normalnie. Polskiego nie ma. Nie. Goldu tutaj nie ma. A u mnie znowu gwoździowisko. Grzesiu, co tam robi? Coś masz w ogóle? Coś tam ma, ale tylko co to tak powiedzieć? Co nie wie. Panie, pokaż się. Patrzcie, jaka malutka tabeleczka od Magnepola, ale jaki wariat. A zobacz, o. Tylko ty uważaj na telefon. No. Jedziemy dalej. No nie, no, no chwilkę człowieka pozostawi samego. Jest już śruba. Kulówka. Oj, ona to już swoje przeleżała.
No, można, można. Pędzę, pędzę, panie, co tam masz pan? Zębatkę. Ty, ale to jest jakaś... od motoru jakaś? Ty, ale ona już swoje pojechała już naprawdę. Więcej nic nie było, tylko zębatka nasza. Czy to jest człowiek, który pierwszy raz ma magnes w dłoni i powiedz mi, jak się chodzi z magnesem? Szczerze, bardzo fajna sprawa. To jest lepszy czasami relaks niż z wykrywaczem na pole. No, zajebiście. No właśnie, przy okazji pozdrawiam Kaniów. Czysty jest, zajebisty. Dzisiaj mam coś, a tu już zmierza co? O, łódź fabryczna. Do łodzi fabrycznej zmierza ten pociąg. Czyli też pozdrawiamy pana Zielonkę. A ja, jak wspomniałem, mam taką fajną śrubę. Jakiś płaskownik fajny, taki gruby. O, tutaj działo się, o kurde, rewelacja. No to ja lubię. Uwielbiam po prostu magnes neodymowy, nawet kocham go. Kolejna rzecz, podkładek. Tylko taki mniejszy. Jakiego ten badyla wyciągnął? Daj mi go. To jest dopiero adrenalina. Co? Nie, zobaczymy tutaj jeszcze. No i co? Więc panie, co tam masz? No nie, no kolejny. Coś pięknego. Powiem ci, że cię ciebie nie lubię, wiesz? No to nie tyle tego wyławiasz. Jak stare lampy. No, a normalnie takie miejsce jak u Kuby Lipca. Jacob July Metal Detecting. Pozdrawiamy. Ja stoję, zobaczcie sobie, a ten człowiek bezwstydnie non-stop coś wyciąga. Co i rusz. Szukamy dalej. No nie. Ej, fajne miejsce ten Marcin nam wyczaił. Marcin z kanału Tam na Dnie. Gdzie ty jesteś, gościu? Czekamy na ciebie. A tutaj jeszcze przypominam jeszcze raz. Paweł, Grzesiu i Przemek. No i ja oczywiście jestem. Łowimy. A jeśli możecie jeszcze przy okazji, dajcie tego suba, lajka. Dla was to mało, a dla nas bardzo dużo. Mam taką porcelankę, jakieś tam inne. O, i żyletkę mam w ogóle drugą już. Fajna porcelanka. O, to ci ją dam. A ty masz, co tam masz? Ten, zaczepić. No taki siłaks, nie? Do śruby. Tutaj mamy pas. On mnie, ja jego. On mnie, ja jego. No. O, tak, o. Zobaczcie, o, jak pięknie. Wszyscy jesteśmy pięknie dobry. Ubrani. O, popatrzcie, o. Ciemadeczko. Ciemadeczko. No i tam na dnie Darek, Marcin. Co i do dzieła. Jechać? To jest ten most? Tak, jest mega, wiesz, jest most, jest mega, naprawdę. Zobaczcie, chwilkę jego wziąłeś. A jest Darek, teściu. Wszedłem dopiero. No, jesteś, jesteś. A tu zbierają tutaj gwoździaki. Marcin narzeka, że nic nie ma, a zobaczcie u mnie. Nie ma nic. Nie, nie ma nic. Jedziemy dalej. Niech lina namoka. Uwaga, wiecie. Wyszrucik teścia. Mówię to od beczki, to myślę, że to jest od wielcza albo od stara. Może być. Albo od starej kobiety. No teście mówisz, że to jest star 28. Ja nie wiem. Pierścień od koła. Jak wystrzelił, to poszybował, no nie? Chłopaki nagrali, wyłowili saperkę, nadaje się do użytku, nie wiem gdzie. No i tutaj jakiś ten dekiel, to panowie, polecam wam coś lepszego wyłowiać. A teraz jesteśmy w takim przejeździe, gdzie tutaj była scena z czterech pancernych i pies, czy kot tam. Podobno koniec 10 odcinka którejś tam serii, no nie wiem. Tomaszów Mazowiecki, scena z filmu Cztery pancerny i pies. I to było tutaj właśnie, w tym miejscu. A tu jest Marcin z kanału Tam na Dnie. Fajny gościu. Miejscówkę i zobaczcie, tutaj właśnie Grzesiu wyłowił coś. A zobaczcie, jak to w ogóle jest ciekawe, bo tutaj jest śruba, ale tutaj jakby była jeszcze podkowa. Nie, coś jakiś. A patrz, stuknij tutaj, bo zobacz. A widzisz? F300 nowego typu. Papik. Otrzyma papik dobrze. To jest śruba. Co to jest? Ale co może to jest? A wiem, kawałek płyty może jakiejś.
Ty, ale ciekawa to jest, wiesz? To jest bardzo fajnego. A ja sobie właśnie chodzę, teściowi właśnie uratowałem magnes, bo niestety... O, i zobaczcie, o. O, i jest tam. Coś takiego, dużego. Podkowę, czy tam właśnie coś tam, a tu właśnie... Nie, bo to ludzie słyszą. A tutaj właśnie Paweł wyłowił śrubę. Wreszcie. Wreszcie. Wydobyłem. Nie wiem co to jest, ale swoje waży i ciężko było. Takie rzeczy. A ja nie mam nic o tym gwoździa. No i wreszcie coś ma, zobaczcie, jest taka gruba panierka, ale wiem, że tutaj w środku kryje się co? Śruba kolejowa. Jest kolejna moja ulubiona śrubka. No zobaczcie, jeden i drugi się zaczepili, a ja jestem w wodzie. O, już się udało maszynowi, a Przemek też się udało. No to co? Trochę siły i magnes znowu na brzegu. Masz kapsla. Kolejny obważanek. Gruba panierka, ta co lubimy. Taka piękna ważka, zobaczcie. Mam nadzieję, że nie odleci. Przepiękna. Ty, zobacz, ale coś masz, ty, ale ja patrzę właśnie. Ty, ale ładnie widać, jak tutaj masz śrubę, wiesz? No pięknie to widać. Ale się zahaczyłeś chyba o kamienie. W końcu coś mam. Ale prowadzisz. Oczywiście standardowo nie zabrałem woderu. Bo i po co? Co my tu mamy? Jest śruba. Jest kolejny fant. Jest trochę tego, wychodzi coś fajnego. Marcin dalej łowi, odczarował swój magnes i dalej. O, widzisz, masz jakieś pręcisławy. No jest. Dokładnie. I tak, że złom po prostu wystaje z no, brzegu, jak widać. Ale niestety, no nie da się go urwać. Mimo, że bardzo nieładnie wystaje, no niestety, musi tutaj pozostać. Mam wreszcie jakiegoś porządnego kotleta, porządna paniera, to co lubimy najbardziej. No i do koszyka. Zobaczcie, zaraz mówiłem takie coś, jest taka panierka, że totalnie nie mam pojęcia co to w ogóle jest. No zaraz to się obstuka i się dowiemy. Zobaczcie, idzie ta nasza kawaleria z tym złomem. Trochę się na chwilkę rozłączyliśmy, ja tam wyłowiłem dużo, to rurę, którą pokazał Marcin. A tutaj te nasze ancymony, co tu pokazują? No, o kurde, panie, co to jest? Gąska. Gąska? No. Nie wiem, co to znaczy nawet. Gąska. Gąsienica. Od czołgu. Od czołgu, tak. Tak, na pewno. Gąsienica od pralki to jest. Pokaż. O, już masz. A Grzesiu, co masz? Pokrywkę? E, nie, to jest, wiesz co, to jest tarcza kotwiczna od malucha. Poznaję. Powiem wam tak, jesteśmy już trochę zmęczeni wszyscy, ale nie poddajemy się, ale długi raz, ale... Kończymy to chyba, bo takie coś też żegna. Idziemy na podsumowanie. A tutaj jest mistrz Miszczuniu. Zobaczę, żółwik, panie. Trafiłem. No nie, no. Zabieram do kolekcji. Ej, to jest 100% niemiecki. Niemiecki. Ja pierdzielę. Ej, no po prostu. A wy... Grzesiu, zobacz to, patrz pan. A taki ładny żółwik. Ty, no po prostu, no i taki wypad jest, nie? Żubik, panie. Piękny. Kurde. I tak, Grzesiu też ma kaskę, ty czuję hełm. To niemiecki? Nie, nie ten to jest polski, mi się wydaje. Ten jest polski. Ci wyłowiłem, a ty za karę masz, pij do dna. Do dna pijesz. Ty, ale fajnie, co? Ty jeszcze się z niego byś napił. Tak sądzę. Nie ma pisu, nic. Stare, porządne wiadro.
nie ma to tamto. Mieliśmy kończyć wyprawę, ale to coś no nie da się. Są takie fanty fajne, wychodzą, że masakra. Byłeś pistolet czy co? Co to jest? Panie. A nie, to taki ten kontrujący ten element. No i chwilkę wcześniej też pan sympatyczny poprosił mnie o pomoc. Zobaczcie, co on wyłowił. Ja nie jestem w stanie tego podnieść. Okrągłe koło, jakieś ciężkie jak cholera. Dobra, lecimy do brzegu, bo to... No. No to kochani, kończymy. Wreszcie jesteśmy już załadowani. Przemek podziwia. Kochani, co tu widać? Na pierwszy rzut oka... To niby jest złom, ale ten, kto to wyłowił, czyli Paweł, ma zamiar go jutro, a nawet go, on na pewno go odda do muzeum, którego tam? Narodowego na Sadybie. No, Muzeum Narodowego na Sadybie. Bo to powinno być oddane. O, tu właśnie jeszcze jakaś jest dziura techniczna. Nim chyba. No po prostu, ale oprócz niego wyszło około 200 kilo złomu, co też oczywiście wam pokażę. A tutaj chłopaki jeszcze wrócili, czyścili ze złomu. Jest Grzesiu, jest Paweł. Tak, to on właśnie tam to wyłowił. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, bo to dzięki wam nasz kanał się rozwija. Dzięki i do usłyszenia, heja. Chłopaki mają niedosyt, Grzesiu wylosował dychę, Paweł dwie dychy i dyszkę. Oczywiście 10 groszy i 20 groszy. O, kolejne? Coś tu masz. Coś tu jest. Poszedłbym po pinpointer, gdzieś? No. Idź panie po sito i po tego pinpointera.